No dzisiaj na stoisku Lubelskiego Egzotarium i Fundacji Epikrates prezentujemy 14 gatunków zwierząt egzotycznych, głównie gadów, które pochodzą z interwencji, zostały znalezione gdzieś na terenie Lublina, ponieważ no, znudziły się poprzednim właścicielom, zostały wyrzucone, bądź po prostu zachorowały, zaczęły generować koszty i kłopoty. Trzeba pamiętać, że no, niestety nie wszyscy ludzie są odpowiedzialni, nie wszyscy szanują te zwierzęta. Dla niektórych wydatki związane z leczeniem są zbyt wysokie i wolą się pozbyć problemu. Przy tej okazji no, staramy się edukować po prostu ludzi. Staramy się ich przekonać, że zakup zwierzęcia powinien być na końcu. Najpierw powinna być wiedza, świadomość tego, z czym się to wiąże, czy będą w stanie zapewnić odpowiednie warunki dla tego zwierzaka na kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. To nie jest zabawka, którą można odstawić na półkę, gdy już się znudzi. Także drugi już dzień rozmawiamy z mieszkańcami Lublina. To są zazwyczaj bardzo sympatyczne rozmowy. Często pytają nas ludzie też o zwyczaje tych zwierząt w naturze, o przystosowanie do środowiska. Mamy też okazję troszeczkę poedukować dzieci. Także dla nas świetna impreza. Myślę, że dla odwiedzających również. No właśnie, widzimy, że dużo osób przychodzi do Was, również właśnie dzieci. Wspomniałeś, o co najczęściej pytają, a które okazje cieszą się największą popularnością? No duże węże, one zawsze robią wrażenie, w tym właśnie pyton tygrys, który był złapany kilka lat temu, dokładnie około 100 metrów stąd, w Parku Ludowym. Ale też jakąś szczególną sympatią wśród dzieciaków cieszą się żółwie. Sympatyczne zwierzęta, na pewno nie kojarzą się nikomu z agresją, tylko bardziej chyba z bajkami i stąd takie zainteresowanie dzieci. No i oczywiście kameleon. Kameleon przebój wśród dzieciaków. Właśnie ostatnio też coraz częściej niestety słyszy się o różnych interwencjach, które musicie podejmować właśnie w związku z różnymi ciekawymi okazami, jakie można znaleźć na terenie miasta. Właśnie spośród takich ostatnich interwencji to jaką mógłbyś tutaj wymienić? Oj, każda interwencja jest troszkę inna i nie ma tutaj reguły. To są zwierzęta wyrzucane na ulicę, zwierzęta w piwnicach, w blokach, na klatkach schodowych, zwierzęta wyciągane ze śmietników. W zimie jest znacznie mniej takich interwencji. Zazwyczaj, jeżeli ktoś zimą wyrzuci egzotycznego zwierzaka, to on po prostu tego nie przetrwa. Sezon, że tak brzydko powiem, zacznie się dopiero po komuniach, po dniu dziecka, wtedy kiedy te żywe prezenty zaczną się nudzić, no i oczywiście początek wakacji. My na dzień dzisiejszy, nie licząc żółwi, mamy 34 zwierzaki pod opieką. W wakacje zazwyczaj jest ponad 200 takich zwierząt. Zwierzęta zazwyczaj wymagają leczenia intensywnego, wymagają rehabilitacji. Tutaj początek roku faktycznie trafiło do nas trochę zwierzaków, takich no, prawdopodobnie prezentów właśnie poświątecznych, w tym pyton siatkowany, to jest najdłuższy gatunek węża, który żyje obecnie na świecie. Przecież ten osobnik jest młody, on został podrzucony pod siedzibę naszej fundacji, dosłownie wychodząc do pracy, o mało się nie potknąłem, na wycieraczce leżał worek z wężem i to już nie pierwszy raz tak się zdarzyło. Często też wrzucacie na swoim Facebooku informacje o wręcz braku wyobraźni wśród ludzi, którzy decydują się wziąć, przygarnąć pod opiekę zwierzaki. Jednym z takich przykładów, który ja najbardziej pamiętam, to był żółw, którego ktoś łańcuch przywiązał. Znaczy nie tyle co przywiązał, a przywiercił. Czy często się zdarzają takie interwencje? Czy ta skala takich pomysłów ludzi jest no, coraz bardziej taka właśnie wymyślna i barwna? Znaczy tak, może na terenie Lublina jest troszeczkę mniej takich historii, ale podejrzewam, że to jest związane też z naszą działalnością, którą od 10 lat prowadzimy w Lubelskim Egzotarium, gdzie z żywych lekcji przyrody, które prowadzimy, korzysta rocznie ponad 2,5 tysiąca dzieciaków. I to się też przekłada troszeczkę na zachowania ich rodziców i na troszkę większy szacunek, tak, w stosunku do zwierząt. Natomiast no, ciągle takie sytuacje się zdarzają. I to nie tylko w Lublinie, ponieważ my jako Lubelskie Egzotarium działamy w Lublinie, ale jako fundacja działamy na terenie całego kraju. Praktycznie nie ma dnia, abyśmy nie otrzymali telefonu z prośbą o pomoc do zwierząt utrzymywanych w złych warunkach bądź po prostu wyrzuconych. Jakie to są takie najbardziej takie, które Wam zapadło w pamięć interwencje? Właśnie tak jak już wspomniany ten przywrócony żółw, to jakbyśmy wymienili.
No można by wymieniać długo, no takie z ostatnich miesięcy. Żółw pustynny utrzymywany w terrarium, w którym nie był w stanie odwrócić się nawet na drugą stronę. Karmiony owocami, żółw, który powinien jeść w zasadzie siano i zioła. Dieta wysokocukrowa jest niestety dla tego żółwia praktycznie śmiertelna. On w krytycznym stanie został odebrany. Agama brodata znaleziona późną jesienią, wyziębiona na trawniku, wygięta w rogal, praktycznie nie była w stanie się wyprostować. Dopiero badania rentgenowskie wykazało, że ma kilkanaście złamań starych, źle zrośniętych. Złamań żeber, miednicy, nawet kości czaszki były popękane. Śladów żadnych zewnętrznych nie było, czyli to nie zrobiło tego inne zwierzę, tylko ktoś musiał tą jaszczurką po prostu rzucać o ścianę, bo innego wytłumaczenia nie mam. No i takie przypadki można mnożyć. Też nie tak dawno przeprowadziliśmy wspólnie z inną organizacją, która działa w Warszawie, interwencję. Zostało odebranych 6 agam brodatych z zakładu szklarskiego. Agamy były reklamą tego zakładu, utrzymywane w temperaturze 15-16 stopni, bo taka temperatura panowała w pomieszczeniu. To są jaszczurki, które powinny mieć przynajmniej 10 stopni wyższą temperaturę.